Radek, przed Wami inauguracja sezonu 2014-15, mecz w Grudziądzu, ale przede wszystkim dla Ciebie też debiut w roli kapitana Miedzi Legnica. Jak odebrałeś tę nominację od chłopaków? Bardzo, bardzo miło. Jestem dumny i szczęśliwy, że mnie wybrali, bo to jest poświęcenie z ich strony mi jakiegoś zaufania i odpowiedzialnej funkcji w drużynie. Ale tutaj kapitanem, ja jestem kapitanem, ale ważna jest cała drużyna. Trener stawowy zawsze powtarza, że nigdy nie będzie przygotowywał swojej drużyny specjalnie pod rywala. To ciężkie zadanie, grając na boisku, zmusić rywala do takiej gry, jak wy będziecie chcieli? No, mam nadzieję, że będzie nam to wychodziło. No, takie są założenia i taka jest myśl i pomysł na granie trenera stawowego i my jesteśmy od tego, żeby to realizować. Podczas konferencji prasowej przed meczem z Olimpią Grudziądz padło takie pytanie, czy nie lepiej byłoby zacząć z przeciwnikiem, który jest teoretycznie słabszą drużyną niż Olimpia Grudziądz. Jak ty uważasz, to odbędzie dobre przetarcie z tak silnym rywalem jak Olimpia? Tak, został terminarz ustalony i prędzej czy później byśmy się z nimi spotkali i z każdą inną drużyną się spotkamy, więc jest to bez różnicy, czy zagramy teraz z Grudziądzem, czy mielibyśmy z kimś innym grać. Mówi się również, że bardzo szybko załapaliście to, czego trener stawowy od Was oczekuje, czyli tego nowego systemu gry. Już w pierwszym meczu możecie sprawdzić to, czego się nauczyliście, ale powiedz, jak Ty możesz podsumować ten okres przygotowawczy, który już stricte za Wami? No, jak to wszystko będzie się sprawdzało, to zweryfikuje to liga, to pokaże już najbliższy mecz i kolejne, a okres tych przygotowań, tych kilku tygodni, no to był okres wzmożonej nauki. Nowych rzeczy, zupełnie nowej formy treningu, organizacji w klubie i funkcjonowania, w tym uczenia się tego. No i to, co najważniejsze przed nami teraz, egzamin, czyli pierwsza runda.